Kryptomasters przedstawiają... Przypominam jeszcze na początku, że już na dniach prowadzę spotkanie internetowe, podczas którego opowiem Ci, jakie rzeczy się dzieją w świecie krypto w ostatnich dniach, bo dzieje się dużo ciekawych rzeczy. I też przy okazji dam Ci dwugodzinny materiał audio na bardzo ważny temat. Będzie to niespodzianka. Podczas tego spotkania podam namiary do pobrania tego prezentu. Także mam nadzieję, że będzie Ci się podobało. Link znajdziesz pod tym nagraniem. Lisk, wchodzimy na Coin Paprika, polski portal, na którym macie bardzo dużo informacji o kryptowalutach. Zawsze miło. No i okazuje się, że cena Liska to jest 4 dolary. Czerwono. W tym miesiącu wprawdzie łącznie mamy plus 7%, natomiast tak u mnie w ciągu roku to minus 37%. Czyli ktoś, kto rok temu wchodził w Liska, dzisiaj ma o 37% kapitału mniej. I to jest przykra wiadomość, zwłaszcza dla nas Polaków, ponieważ w Polsce jakby hype na Liska był potężny. To raz. Dwa, że Lisk jakby nie było, to jest ciekawy projekt. To jest jeden z tych projektów, gdzie deweloperzy naprawdę ciężko pracują. Widziałem tych deweloperów na własne oczy, rozmawiałem z nimi w Berlinie w tym roku i to są naprawdę ludzie, co do których ja nie mam wątpliwości, że oni chcą stworzyć dobry produkt. Co, wierzcie mi, nie jest aż takie częste w świecie kryptowalut. Im bardziej się w ten świat zagłębiam, tym bardziej mnie niektóre rzeczy dziwią. Jakbyście zobaczyli na przykład, w jaki sposób EOS zebrał swoje 4 miliardy dolarów w trakcie ICO, to wielu z Was zwątpiłoby w EOS-a ostatecznie. W to, czy oni naprawdę chcą te środki wykorzystać później na cele, że tak powiem, statutowe, czy to nie jest jedna z największych piramid finansowych świata kryptowalut. Zobaczymy. Najbliższy rok, dwa pokażą. Ja im więcej dostaję różnych informacji, im więcej bywam w różnych miejscach, im więcej poznaję znaczących osób, tym bardziej jestem zszokowany niektórymi rzeczami. No ale dzisiaj o Lisku. Co do Liska, to nie jestem zszokowany na przykład deweloperami, bo oni pracują i w dodatku tak naprawdę oni realizują cele, co jest w sumie rzadkie, więc to im się chwali. Oni wyznaczają jakieś cele, potem je realizują. Minus jest taki, że zazwyczaj realizują je po czasie. Na przykład niedawno wyszedł Lisk Core 1.0, czyli tak naprawdę w końcu to, na co wszyscy czekali, cały produkt Liska. I oczywiście zależy, kiedy byś spytał, bo jak ja pytałem Maxa Kortka, czyli CEO projekt w tym roku, w lutym, w Berlinie, kiedy będzie Lisk Core 1.0, no to powiedział, no, że zobaczymy, że tu dużo jeszcze jest problemów technicznych do rozwiązania w kodzie i dalej. No i tak ogólnie to może się okazać, że nawet nie w tym roku. No to się okazało jednak, że w tym roku i to pod koniec wakacji. Także ogólnie spoko, ale jakby tak zajrzeć na stare roadmapy, to by się okazało, że Lisk Core 1.0 miał być już gotowy w ostatnim kwartale roku 2017 i nie był. I teraz problem z Liskiem był taki, że oni wtedy dużo zapowiadali, bo do końca roku miał być produkt gotowy, a te huczne zapowiedzi szły w parze z tym, że była wielka bańka pompowana na kryptowaluty. Więc Lisk urósł bardzo. Bardzo urósł, osiągnął potężne ceny. Ja pamiętam, w Polsce na BitBayu to chyba było ze 140 zł nawet dochodził ten Lisk. Ja go kupowałem chyba za 13, potem dokupowałem za 17 zł. Także przy 130 to byłem super szczęśliwy. Niemniej jednak pojawia się pytanie, co dalej z Liskiem? No bo wyszedł ten produkt, na który wszyscy czekaliśmy. Cena zaraz po wyjściu tego produktu spadła. To oczywiście tak naprawdę nie jest dziwne, bo trzeba pamiętać, że w świecie kryptowalut jest dużo traderów, którzy grają pod wydarzenia. Czyli oni wiedzą, że jak jest wielkie ogłoszenie, to wtedy część ludzi kupuje. A to właśnie jest zazwyczaj dobry moment, żeby tak 2-3 dni przed tym wydarzeniem sprzedawać, bo wtedy zazwyczaj są najwyższe ceny. A później już szaleństwo kończy. No i potem w zasadzie cena spada, no bo ludzie się wyprzedają po wielkim wydarzeniu. I tak zazwyczaj było w przypadku Liska. Nie zawiódł nas tą strategią, jak był rebranding, wcześniej, znaczy teraz relaunch, wcześniej rebranding i tak dalej. No to zazwyczaj ten schemat się powtarzał, czyli że tak 2-3 dni przed wydarzeniem opłacało się sprzedawać Liski i tydzień po wydarzeniu można było je kupować już znacznie taniej i tym samym mnożyć je, mieć ich coraz więcej. No i oczywiście Lisk dotrzymał obietnic, choć wszystkich dotrzymał po czasie, no ale jakby nie było, wszystkich dotrzymał. Czyli mamy Lisk Core. Co to jest Lisk Core? No to jest
To jest cały risk tak naprawdę, czyli platforma do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji. Zaawansowana platforma. I teraz do czego to na przykład może być stosowane? Bo to jest ciężkie w kryptowalutach, że 95% tej branży to są inwestorzy, a 5% to są programiści, a tak naprawdę kryptowaluty to są programy. To są aplikacje działające w internecie. I tylko tak. Także do czego można wykorzystać aplikację LISK, można tak powiedzieć? Ano do pisania własnych aplikacji na blockchainie. Czyli masz zespół deweloperów i oni sobie piszą jakąś aplikację, która będzie działała na blockchainie, czyli będzie szybka, będzie bezpieczna pod kątem trzymania danych osobowych, będzie zaszyfrowana kryptograficznie, będzie działała praktycznie zawsze i tak dalej, i tak dalej. Po to się robi aplikacje na blockchainie, ponieważ blockchain to jest tak naprawdę najbezpieczniejsza baza danych na świecie. I tyle, to można, pewnie to, trochę to upraszczam, w zasadzie tym jest blockchain, najbezpieczniejszą bazą danych na świecie. I żeby zrozumieć, czy technologia blockchain ma sens, trzeba się zastanowić, czy ktoś dzisiaj przetwarza dane osobowe, na przykład osobowe, nie muszą być osobowe, ale jakiekolwiek dane. I teraz zobaczcie, że tak naprawdę dzisiaj świat stoi na danych, na przetwarzaniu danych. Wyobraźcie sobie, że Facebook od dziś nie może zbierać żadnych danych od nikogo. Imienia, nazwiska, zdjęcia nie może przyjąć, bo zdjęcia to też są dane, informacje o dacie urodzenia. Nie możesz wstawić tam żadnej treści na Word, bo to też są dane, które Facebook musi przetworzyć. Widzisz, Facebook to jest przetwarzanie danych. Google to jest przetwarzanie danych. Każdy sklep internetowy świata to jest przetwarzanie danych. Wszystko stoi na przetwarzaniu danych. Każdy bank działa na przetwarzaniu danych, każda sieć komórkowa działa na przetwarzaniu danych. I dlatego też blockchain to jest przyszłość. To nie jest, czy ja lubię, czy nie lubię, czy ja rozumiem, czy ja nie rozumiem. To jest przyszłość, ponieważ świat stoi na przetwarzaniu danych, a blockchain jest bezpieczniejszą formą robienia tego. No to jakby nie ma jakby żadnego powodu, czemu by wszystkie bazy danych nie miały przejść na blockchain za jakiś czas. Nie ma takich powodów. Po prostu. Także wszystko przejdzie na blockchain. Tylko co to dla nas będzie oznaczało? No parę rzeczy, ale na przykład, na przykładzie LISK-a widać, do czego można zastosować taki blockchain. Przychodzą deweloperzy i na przykład piszą Adamant Messenger. Czyli na platformie LISK powstanie Messenger, który jest szyfrowany kryptograficznie. My jak wiemy, wasze wiadomości z Facebooka, z Messengera i tak dalej, czy z WhatsAppa również, są nadzorowane przez amerykańskie rządy. Wiemy to od roku 2013, kiedy Edward Snowden pokazał na to 150 tysięcy stron dowodów, tak to chyba było. Także chyba to już nie ulega żadnej wątpliwości. No i oczywiście komuś to może nie przeszkadzać, że ktoś patrzy na wszystkie twoje wiadomości, znaczy patrzy, że ktoś może patrzeć, że ktoś może zobaczyć twoje zdjęcia, które sobie wysyłasz prywatnie ze swoją dziewczyną, i tak dalej. Może komuś to przeszkadza, może nie. Natomiast świat kryptowalut to często też są ludzie, którzy dbają o prywatność dla zasady. Nie dlatego, że mają coś do ukrycia, tylko dlatego, że prywatność to jest podstawowe prawo człowieka. No, to nie jest coś takiego, że jak ja nie chcę, żeby ktoś mi zaglądał w majtki, to znaczy, że ja mam coś do ukrycia w tych majtkach. No, ja tam mam to, co każdy facet, no nic specjalnego, ale chcę, żeby widziała to tylko określona grupa osób, a nie wszyscy na świecie. I każdy ma do tego prawo. Ta prywatność jest dzisiaj łamana, a Adamant Messenger to jest messenger szyfrowany kryptograficznie, do którego nie mają wglądu nawet jego twórcy. Tak samo jak z kryptu Bitcoina nie za bardzo jest w stanie dzisiaj zhakować czy zmienić Satoshi Nakamoto sam w sobie, który go stworzył. Tak to wygląda. Więc Adamant Messenger to jest pomysł bardzo dobry, potrzebny, fajny i on musi na czymś działać, na jakimś blockchainie gotowym, bo po co mają pisać swój od zera, jak to trwa parę lat, co na przykładzie LISK-a, bo sam LISK tworzył swojego blockchaina wiele lat i w końcu go stworzył teraz, w sierpniu, ostatecznie. Więc taki Adamant Messenger, po co mają tworzyć go od zera, skoro mogą przyjść na gotowego blockchaina i napisać po prostu aplikację. Zdecentralizowana, nigdy się nie będzie wyłączać, będzie szyfrowana kryptograficznie, więc nikt tego szyfru nie będzie w stanie złamać i tak dalej, i tak dalej. To jest to. Jeszcze kilka różnych ICO ogłoszono. Sapiens Project to jest włoski projekt, który jest notariuszem na blockchainie. Czy to jest jeden z tych kroków, które są nieunikalne? Ponieważ nie będzie potrzebny, bo kim dzisiaj jest notariusz?
jest tak zwaną zaufaną trzecią stroną. Czyli tym, że jak kupujesz od kogoś mieszkanie, to jesteś ty, jest sprzedający i musi być człowiek, który potwierdza, że ty to ty, tamten to tamten, że faktycznie to mieszkanie to jest jego mieszkanie i że faktycznie teraz ty mu dajesz pieniądze i teraz jest to twoje mieszkanie. Jest tak zwana zaufana trzecia strona. A czym jest blockchain? Jest sposobem wymiany między dwoma stronami bez potrzeby angażowania zaufanej trzeciej strony, bo tutaj zaufaną trzecią stroną jest kryptografia, która jest 100 razy bardziej pewna niż notariusz, bo zasad matematyki i kryptografii nie oszukasz, a notariusze już nieraz byli przekupywani, albo mafia kiedyś przecież zawoziła ludzi do swojego notariusza i pod groźbą śmierci podpisywali oni tam wszystko. Także różne rzeczy w historii się działy. Najlepszy nawet morderca rosyjski nie jest w stanie dzisiaj zhakować koparki. Znaczy jedną to może i zhakuje, ale nie jest w stanie zhakować sieci Bitcoina i sobie sfałszować umów. Także projekt Sapiens jest jednym z tego typu projektów. Madana to z kolei jest pierwsze ICO, które tak naprawdę na Lisku wystartuje. I po co to wszystko? Dlaczego? Ponieważ jesteśmy w takim momencie, kiedy Lisk wypuścił wszystko, co obiecał. Znaczy wszystko, co kluczowe. Wypuścił tak zwaną Akademię Liska, czyli tam można się uczyć, czym jest blockchain na ich stronach, edukować się, jak to wszystko działa. To jest ważne, żeby przyciągało to ludzi z zewnątrz, w tym potencjalnych inwestorów. A oni będą chcieli w to wejść, jeżeli będą rozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. Po to też duże, znaczące kryptowaluty tworzą swoje akademie, czyli portale, gdzie dzielą się wiedzą. Jest Lisk Hub, czyli jest możliwość, żeby łatwo łączyć się z Liskiem, wysyłać pieniądze, są portfele na Liska, no wszystko tak naprawdę już jest, co było obiecane, no i cena nie rośnie. I nagle mamy martwy moment, kiedy wszystko jest, cena nie rośnie, a wręcz spada. I co dalej? Pytanie do Liska, co dalej? No i tutaj ja ostatnio zastanawiałem się nad taką jedną rzeczą, znaczy ostatnio, nad tym się zastanawiałem od dłuższego czasu, co jest potrzebne, żeby kryptowaluta rosła na cenie, kiedy bańka pękła, czyli kiedy już no, nie da się teraz opowiadać 63 raz, że zrobimy kolejny rebranding Liska, relaunch, nowa strona i tak dalej, bo to już ludzi nie kręci, to już było. Teraz ludzie chcą konkretów, no ale ludzie na te konkrety długo czekali, teraz je dostali. No i co dalej? Co mamy zrobić, żeby Lisk urósł? Oczywiście, jeżeli Bitcoin wystrzeli, a wiadomo, mnóstwo osób ma teorię, że na przełomie grudnia i stycznia będzie wielki wystrzał w świecie kryptowalut. Oczywiście to są tylko teorie, bo nikt nie jest wróżbitą, więc tego nikt nie wie. Natomiast tak na logikę, to rzeczywiście w większości państw kończą się właśnie regulacje, czyli duzi inwestorzy będą wkrótce w stanie bezpiecznie milionami wchodzić w kryptowaluty, bo już to wszystko będzie uregulowane, jasne i klarowne. Oprócz tego zazwyczaj pod koniec roku ceny szły do góry kryptowalut, więc jest taka szansa, że może się tak też wydarzyć tym razem. No oprócz tego wielki boom trwał około roku, więc tak na logikę może tak być, że wielka korekta też trwa około roku, no czyli to już będzie niebawem. Niebawem się kończy rok właśnie korekty, także może akurat tak będzie, nie wiem. Natomiast naturalne jest, że jak Bitcoin urośnie, to Lisk też urośnie. Ale my nie chcemy tego typu naturalnego przyrostu, bo to by oznaczało, że równie dobrze można kupować Bitcoina zamiast Liska. Zwłaszcza, że co by nie mówić, no Bitcoin jest dalej najbezpieczniejszym aktywem kryptowalutowym. Jakby nie ma nic bezpieczniejszego. Bo jeśli Bitcoin upadnie i szlak go trafi, to na tym etapie rynku kryptowalutowego prawdopodobnie jeszcze byłoby tak, że wszystko inne też szlak trafi. Także póki co Bitcoin jest najbezpieczniejszy, więc pytam się, po co mam kupować Liska? No i tutaj odpowiedź na to pytanie brzmi, to będzie przede wszystkim zależało od używalności. Czyli kim będziesz, kiedy bańka pęknie? Świadomym inwestorem. Czego świadomym? Tego, w co ja w ogóle inwestuję. Czyli czy naprawdę dany projekt ma sens biznesowy? Czyli tak jak ja uważam, że w najbliższym czasie już totalnie przestanie mieć znaczenie, że projekt ma ładne logo, ładną nazwę, sympatycznych deweloperów, oni muszą być dobrzy, to już będzie jeden ważny czynnik, natomiast drugi, na który ludzie będą zwracać uwagę, to jest, co to w ogóle jest, czyli w co ja inwestuję, czym realnie jest ten projekt. Czyli nie, czy on tam zmieni świat, podbije w rynki wszechczasów, nie, to konkretnie, co to wprowadzi na rynku, czy ludzie będą tego używać. I w przypadku Liska, ich zadaniem teraz będzie marketing Liska, ale nie marketing kryptowaluty Lisk.
Bo nie chodzi mi o to, żeby teraz zespół marketingowy Liska robił konferencję i pompował, że inwestujcie w Liska. To jest bez sens na dłuższą metę. Na krótszą to oczywiście działa, ale oni są, zauważcie, na... Gdzie to mamy? Na Coin Paprice? No nie mamy tutaj tego, ale... Znaczy nie widzę tego, ale chyba są na 23. miejscu. 23. największa kryptowaluta, więc no to nie jest tak łatwo sobie pompować to. I żeby podnieść wartość dziesięciokrotnie samym marketingiem. Nie. Na tym etapie, 32. kryptowaluta według CoinPaprika. Także potężna pozycja, więc to nie jest tak łatwo sobie teraz podnieść to. Trzeba się wykazać bardziej. Czyli moim zdaniem na tym etapie oni muszą robić marketing wewnętrzny. Wewnętrzny to oznacza, że oni muszą promować nie kryptowalutę Lisk, tylko produkt Lisk. Czyli teraz fajnie, mamy produkt, tylko co z tego? Jeżeli nikt go nie będzie używać, to będzie jak porównanie naszej klasy z Facebookiem. Dwa takie same portale służące do tego samego. Jeden praktycznie nie istnieje już, a drugi podbił cały świat. Dlaczego? Ponieważ jeden ma klientów, a drugi nie. Proste. To jest tak proste. No, zauważcie, że każda kryptowaluta tylko wtedy ma sens, jeżeli ktoś jej będzie używać. Więc po co mi Liski? Do czego klient ma używać Lisków? Ano do brania udziału w ICO na przykład opartych o Liska. I teraz tak, te ICO, jak widzicie, bo wam pokazałem, póki co wychodzi na to z oficjalnej strony Liska, że są 4 sztuki. Niewiele, za mało. Znaczy, bo żeby wziąć udział w takim ICO, czyli na przykład projekt Adamant Messenger, czyli ten kryptograficzny Messenger, bezpieczny i tak dalej, będzie robił swoje ICO, będą zbierać Liski. Ładnie, pięknie. No i ludzie będą musieli kupić Liski, żeby brać udział w tym ICO i móc zainwestować w ten projekt. Czyli to zwiększy popularność Liska samego w sobie, czyli zwiększy się popyt. Jak zwiększa się popyt, to ma prawo pójść do góry cena. I bardzo dobrze. I o to tak naprawdę chodzi. I teraz zadaniem Liska jest, żebyśmy my, jak wejdziemy w tą zakładkę tutaj, na blog.lisk.io, w dział Future in Focus, czyli tak naprawdę no, ICO można powiedzieć, liskowe, to żeby tu nie były 4 projekty, tylko żeby było ich 400. Bo to tak samo jak z Ethereum. Dlaczego Ethereum jest tak potężne? Dlaczego Ethereum jest nie do zajechania i dlaczego uważam, że to jak to EOS opowiada na lewo i prawo, jak to zmiażdży Ethereum, jest mega śmieszne? Dlatego, że to Ethereum ma potężną bazę deweloperów i potężną bazę ICO. Większość ICO powstaje na Ethereum, co oznacza, że żeby zainwestować w te projekty, trzeba mieć Ethereum. A żeby mieć Ethereum, trzeba je kupić. I tyle. W część ICO oczywiście, w dużą część można też wchodzić Bitcoinem, ale ogólnie bardzo dużo osób inwestuje jednak podczas ICO Etherami. I dlatego też cena Ethera rośnie. Znaczy teraz akurat ostatnio nie rośnie, ale jak jest wielki taki boom na ICO, nowe projekty są, to wtedy cena Ethereum rośnie, ponieważ jest użyteczność, czyli dana kryptowaluta jest po coś. No i teraz, żeby użyteczność Liska była spora, to musi być no, więcej pomysłów na wykorzystanie go. Więc po pierwsze tych ICO musi być więcej i to powinien teraz zrobić Lisk. Zespół Liska, oni mają ekipę od marketingu i moim zdaniem ta ekipa teraz nie powinna się skupiać na tym, żeby tam robić ładne eventy i było sympatycznie, tylko żeby zachęcać ludzi, reklamować albo wręcz przekupować ich, żeby chcieli robić ICO na Lisku, a nie na przykład na Ethereum, a nie na EOSie i na czymkolwiek innym. Im więcej będzie tych ICO, tym więcej osób będzie potrzebowało Lisków. I tyle. To jest jeden z przykładów. Kolejny przykład. Lisk działa w oparciu o tak zwanych delegatów, których jest bodajże 101, jak dalmatyńczyków. I teraz tak, na tych delegatów się głosuje, oni zabezpieczą. Czyli to jest taka decentralizacja, ale nie do końca, bo tych ludzi jest tylko 100, 101 tak naprawdę. Czyli tak naprawdę to oni decydują o całej sieci, ich sprzęt zabezpiecza transakcje. To nie jest jak w przypadku Bitcoina, że każda koparka bierze w tym udział. W przypadku Liska to jest 101 delegatów. To i tak jest nic. Jak ktoś chce zobaczyć, co to jest centralizacja w świecie kryptowalut, to niech spojrzy na EOS-a. Tam 21 chłopa, którzy się znają i są na telefonach, oni zabezpieczają wszystkie transakcje tej sieci. Także wystarczy mieć odpowiednią ilość pieniędzy, zagadać z chłopakami i jesteśmy w stanie naprawdę
niesamowite szkody w takiej sieci wyrządzić. No ale nieważne. W przypadku Liska to jest 101 osób, więc nie tak łatwo. Tak czy inaczej, żeby być delegatem, czyli mieć dodatkowe profity, trzeba być wybranym. No i znowu, do tych głosowań są tam potrzebne listki, można robić marketing swój, żeby więcej osób na ciebie głosowało i tak dalej, i tak dalej. Czyli znowu, wtedy jest użycie listków. Czyli znowu, zachęcałbym tych delegatów, żeby się promowali, żeby chcieli zostać delegatami, tak jak, wiecie, no wyobraźcie sobie, że ludzie tak bardzo walczą o zostanie delegatami LISK, jak o to teraz, żeby zostać posłami, kiedy jest kampania w Polsce intensywna, plakaty, wszędzie, tam reklamy, opowiastki, nowe kiełbasy wyborcze, szmery, bajery, tamci są źli, jesteśmy super, opowieści, skrypty i tak dalej. Jakby tak ludzie walczyli o to, żeby zostać delegatami LISKa, to wszyscy wszędzie byśmy słyszeli o LISKu. Byłyby plakaty, że Ethereum ukradło miliony, a wszystko drożeje. Takie by były plakaty i pod nimi reklama LISK. A tu nic. Co jeszcze powinno się wydarzyć na przykład? Taki na przykład Adamant Messenger powinien mieć pakiet premium. Czyli na przykład, że nie wiem, jak używam takiego Messengera, to mogę go normalnie używać za darmo, ale jeżeli kupię abonament 10 LISKów miesięcznie, to wtedy mogę na przykład wysyłać dodatkowo, nie wiem, gify, zdjęcia, coś tam i tak dalej. Czy jakieś dodatkowe funkcje w tych aplikacjach i różnych rzeczach, które będą. Czyli ja bym proponował, czy oczekiwał, żeby taki list właśnie miał jak najwięcej funkcjonalności, bo jesteśmy w tym momencie, kiedy obietnice nie zadziałają. Bo zauważcie, że jest taki cykl życia kryptowalut. Czyli najpierw jest ICO i w ICO ceny są potężne. Czyli ludzie wchodzą olbrzymimi pieniędzmi, bardzo często nie wiedzą nawet do końca w co. Wszystkim jest wesoło, sympatycznie. I po ICO się zaczyna problem. Bo na początku, zaraz po ICO, większość inwestorów się wyprzedaje, bo chcą na szybko zarobić. Więc bardzo szybko cena leci na łeb, na szyję. I wtedy twórcy projektu zaczynają kombinować, co dalej. Czy zaczynają tworzyć produkt, ale w międzyczasie tak zwanym zaczynają go tak albo owak pompować, czyli wprowadzać go na kolejne giełdy, promować na rozmaite sposoby, robić relaunchy, rebrandingi, eventy, wydarzenia, konferencje. Natomiast później wypuszczają ostateczny produkt i na tym etapie już stają się dojrzałą kryptowalutą. Takich dojrzałych kryptowalut to jest raptem kilkanaście dzisiaj na świecie i LISK od kilku dni jest jedną z nich. I na tym etapie mamy do czynienia z prawdziwym produktem i z prawdziwą inwestycją. I żeby ona wyszła, to na tym etapie już nie można robić hype'a, czyli opowiadać tam fajnie, wesoło, sympatycznie, tylko teraz już musimy wypromować sam produkt, jak go już mamy. Teraz trzeba cisnąć, żeby jak najwięcej ludzi używało LISK-a. LISK Core wersja 1.0, fajnie, że jest, teraz ktoś go musi używać. I LISK to oczywiście robi, jest na przykład Pioneers Vault, czyli Safe Pionierów. To jest projekt, który stworzył Max Kordek, twórca LISK-a, współtwórca, i ładuje tam bodajże 100 tysięcy LISK-ów, jak pamiętam, czy chyba nawet może więcej, nie pamiętam teraz dokładnej kwoty, na, że tak powiem, kolokwialnie przekupywanie deweloperów, żeby pisali swoje ICO i programy na LISK-u, a nie na czymś innym. I to jest dobry pomysł, tak się to powinno robić. Wiele projektów rzeczywiście tak to robi. Dobre jest to, że LISK ma sporo deweloperów, natomiast to, na co trzeba zwrócić uwagę, czyli podsumowując to, LISK teraz będzie miał duże wyzwanie tytułem zachęcić klientów danego produktu, żeby to był używalny produkt. Jeżeli to się uda, to moim zdaniem LISK jeszcze da zarobić i to sporo. Jeśli to się nie uda, no to no, na hypie niewiele się już da zrobić w tym momencie, dlatego to, w zasadzie to się musi udać po prostu, to trzeba tak powiedzieć, to się musi udać. Natomiast jak się uda, to faktycznie może być ciekawie. Natomiast to, co jest nieciekawe, to zobaczcie, jak wchodzimy na CoinMarketCal, kalendarz, to dla LISK-a mamy jedno wydarzenie w ciągu najbliższych 4 lat wpisane, czy 5 praktycznie. Czyli że, znaczy wiadomo, że część tych wydarzeń dopiero wpadnie do głowy twórcom LISK-a, więc one się tu dopiszą, ale wychodzi na to, że na pewno w tym roku mamy tylko jedną rzecz, czyli 1 października powstanie zdecentralizowana giełda LISK-a. Fajnie, my lubimy zdecentralizowane giełdy i prawdopodobnie znowu będzie taka akcja, że da się zagrać po to wydarzenie. Czyli że na przykład można kupić LISK-a, 28 września go sprzedać, bo on 29, 30 i potem 1 października po prostu zacznie spadać w dniu wydarzenia i po wydarzeniu.
Czy tak będzie na 100%? No nie, na 100% to nic nie jest. Natomiast do tej pory LISK dokładnie wpasowywał się w ten schemat, że jak jest duże wydarzenie, to w dniu wydarzenia cena spada, dzień przed też, ale 2-3 dni przed cena osiąga swoje apogeum. Jakieś tam lokalne, także można pod to zagrać, na pewno. Jest duża szansa, że się na tym nawet zarobi. Natomiast czy taki hodler powinien dziś kupować LISK-a? Uważam, że nie, ponieważ zdecentralizowana giełda to już nie jest wydarzenie, które robi na kimś wrażenie. My już mamy zdecentralizowane giełdy w kryptowalutach, one mają spore obroty i to, że LISK wprowadzi kolejną, to nie będzie moim zdaniem coś takiego, że to zrewolucjonizuje nagle świat i wszyscy przejdą na LISK. No teraz już nie. Więc to będzie fajne, sympatyczne, żeby pod to zagrać jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy odpowiedź na pytanie, czy dzisiaj kupować LISK-a, oczywiście każdy musi zrobić swoją analizę, swój research i tak dalej. Natomiast moja odpowiedź brzmi nie, ponieważ ogólnie uważam, że projekt da jeszcze zarobić nieraz, bo oni znają się na marketingu, no wypromowali swoją markę i swoją kryptowalutę, więc czemu by teraz nie mieli dać rady wypromować swojego produktu? Moim zdaniem to uda. Tylko że no, do tego momentu cena może jeszcze trochę spaść, bo na razie dopiero wypuścili produkt. Teraz nie ma zbyt wielkich wydarzeń, więc za bardzo nie widzę powodu, czemu by na przykład w tym roku LISK miał wyskoczyć to the moon i z 4 dolarów miałby się zrobić 15. Nie zdziwiłoby mnie, że do czasu, kiedy będzie korekta i kiedy Bitcoin nie zacznie porządnie odbijać, to żeby LISK jeszcze spadł na przykład nawet do 2 dolarów. Czemu by nie? Nie ma żadnych wydarzeń, nic wielkiego, to cena nie za bardzo ma iść dlaczego do góry. A jak nie idzie do góry, to idzie w dół. No to jest jakby logiczne. Także obserwowałbym ten projekt na pewno, bo jakby nie było, to jest jeden z nielicznych projektów, które mają działający produkt, prawdziwy i w dodatku realnie potrzebny. Bo taki Adamant Messenger na przykład, zdecentralizowany Messenger, to jest coś mega potrzebnego. Mega. Zwłaszcza, że mamy cynk świeży, chyba z wczoraj, że Signal został rozszyfrowany przez policję polską. Także info potwierdzone, choć z tajnego źródła. To jest wiadomość niepocieszająca dla ludzi, którzy cenią sobie prywatność. No i Adamant Messenger może taki problem rozwiązać, więc ja trzymam kciuki, ale uważam, że może być lepszy moment, żeby w LISK-a wejść po prostu. Czyli że da to zarobić, ale można prawdopodobnie będzie zarobić więcej, bo da się jeszcze wejść taniej. Czyli obserwowałbym, co się dzieje na LISK-u w najbliższych tygodniach. I pomijając to jedno wydarzenie, czyli że to będzie zdecentralizowana giełda, to po prostu obserwowałbym ich ruchy odnośnie ICO nowych, czyli odnośnie tak naprawdę promocji samej już używalności kryptowaluty LISK. Im więcej ludzi będzie to realnie potrzebowało, tym bardziej będą musieli to od kogoś kupić, na przykład od ciebie. Także to jeszcze chwilę moim zdaniem potrwa, zanim się z tym rozkręcą i jeszcze może być lepszy moment. Do zobaczenia na YouTubie i już wkrótce na spotkaniu internetowym, podczas którego rozdam Ci fajny prezent. Link do niego znajdziesz pod tym nagraniem. Miłego dnia i daj znać, jak kupisz swoje Bugatti i wyślij nam zdjęcie. Cześć!